ruszyły badania przesiewowe na obecność SARS-CoV-2. Skorzystają z nich nauczyciele klas od 1 do 3 szkół podstawowych, którzy po zakończeniu ferii zimowych mają prawdopodobnie wrócić do nauczania w trybie stacjonarnym. W każdym powiecie przygotowany jest co najmniej jeden punkt wymazowy. W Nowym Sączu testy będą przeprowadzane w szpitalu specjalistycznym w Nowym Sączu. Jest jakaś decyzja, że będziemy pobierać wymazy, sanepid będzie nam zlecał i nauczyciele, którzy będą wracać do pracy, będą mieli pobierany u nas wymaz PCR w kierunku wykrycia zakażenia koronawirusem. Jeszcze nie wiemy, ilu tych nauczycieli będzie, ani jak to będzie wyglądać, ale dostaniemy listę sanepidu i będziemy pobierać te wymazy. Testy, jak przekonują przedstawiciele koordynującego całą akcję Urzędu Województwa Małopolskiego, są dobrowolne i bezpłatne. W całej Małopolsce może zostać przebadanych około 11 tysięcy pracowników oświaty, w tym nauczyciele nauczania początkowego, nauczyciele szkół specjalnych, pracownicy obsługi administracyjnej szkół. Badania są realizowane za pośrednictwem testu PCR. W tym celu zostało przygotowanych 17 punktów drive-thru, głównie przy szpitalnych, oraz 23 punkty przy szkołach, gdzie będzie podjeżdżać 6 karetek wymazowych. Pobrane wymazy będą badane w 6 laboratoriach.